Szanowni Państwo, w tym ważnym dla kolejnych pokoleń dniu nasze myśli i słowa kierujemy ku żołnierzom, legionistom i ochotnikom, którzy poświęcili wiele, aby móc cieszyć się niepodległą, wolną i suwerenną Polską. Po 123 latach niewoli, podziałów i okupacji znów mogliśmy tworzyć podstawy państwowości. Zaczęliśmy także budowę struktur sił zbrojnych. Już w październiku 1918 roku ustanowiono Urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich, który stał się głównym organem planowania operacyjnego i dowodzenia tworzących się wówczas sił zbrojnych. Dlatego dziś wspominam wszystkich żołnierzy, którzy odzyskali dla nas Polskę oraz tych, którzy kolejny raz stanęli w obronie ojczyzny i walczyli na wielu frontach II wojny światowej. Przez wiele lat żołnierski trud okupiony często krwią pozwalał zachować naszą suwerenność. Dzięki patriotycznej postawie Wojsko Polskie było zawsze wysoce zmotywowane i utwierdzone w swoich niepodległościowych wartościach. W dynamicznie zmieniającym się środowisku naszym najważniejszym zadaniem w dalszym ciągu pozostaje ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zachowanie bezpieczeństwa i nienaruszalności granic Rzeczypospolitej Polskiej. Oprócz utrzymywania gotowości do realizacji tego podstawowego zadania, Wojsko Polskie pozostaje zawsze w służbie społeczeństwu, także w chwilach trudnych, jaką niewątpliwie jest obecna sytuacja epidemiczna w kraju. Szanowni Państwo, Narodowe Święto Niepodległości to dla nas wszystkich czas refleksji i wielkiej radości. Dlatego myśląc o przyszłości i planując nasze działania, wspominamy wszystkich tych, którym zawdzięczamy naszą teraźniejszość. Kierujmy się ich mądrością, korzystajmy z doświadczeń i dziękujmy za ich poświęcenie. Niech żyje niepodległa!